To, co już uruchomiliśmy krótko po otrzymaniu dokapitalizowania, to pierwszy przetarg na umowy ramowe na rozpoczęcie procesu inwentaryzacji środowiskowej. Przywracamy do życia projekt Y, czyli linii łączącej Warszawę z CPK Łodzią, dalej Wrocławiem i Poznaniem. To jest nasza kluczowa oś komunikacyjna na osi wschód-zachód. I tutaj wracamy do studium, chcemy wykorzystać studium wykonane blisko 10 lat temu, spożytkować je na potrzeby naszej linii. Oczywiście zakładamy też pewne modyfikacje w przebiegu tej linii. Jeśli chodzi o priorytety, dalej myśląc o inwentaryzacji i realizacji, to trzeba przede wszystkim wziąć te elementy, które będą podstawowymi zasilaczami lotniska, czyli linię Y, linię CMK Północ. CMK Północ jest powrotem do koncepcji lat 70., który nie został zrealizowany. I to też byłaby linia zmodyfikowana w innym przebiegu, w siatce osadniczej. Stąd po pierwsze podstawowe zasilacze mogące jak największy ruch kolejowy gromadzić, jak największe potoki pasażerskie i linie, które możemy łatwo osadzić w projektach unijnych, bo projekt Y już od wielu lat jest osadzony w projektach unijnych jako sieć bazowa sieci TEN-T do zbudowania do 2030 roku. Także mamy mocne oparcie już w tej ponad 400-kilometrowej linii, którą zdeklarowaliśmy się jako kraj zbudować do 2030 roku.